Siemaneczko, w kolejnym odcinku z przygód naszego księcia Persji. Jej! Ostatnio tutaj się dowiedzieliśmy, że za takimi wielkimi kratami chowali małe dzieci, jakich nie kochali i chcieli, żeby Ahriman omrazd. Dzisiaj nie mogę, że taki błąd zrobili. Je zabrał. A dzisiaj pójdziemy nalać konkubinie, bo możemy. Także lecimy. Tak, ostatnio też była, że ja i mój ogar. What the fuck? Gdzie ja mam iść? Aha, to fajnie, że tam. Dam radę? O! A, ja nie dam rady. Która droga będzie najlepsza? Ja piskam po prostu. Naprawdę? Jest to ta sama praktycznie. Dawaj trochę w lewo po ziarna. Naprawdę? No i znowu. No nie, i przez te gluty mam iść? A, zabiję was. Jezu, jeszcze ta muzyka. Hej! Przez chwilę się nawet przestraszyłem. Gdzie teraz? Halo? Gdzie teraz? Chcieli mi pokazać, gdzie ja mam iść. Się przedłużają odcinki. Ja i tak robię teraz dosyć długie, nie? Poprzedni ma pół godziny? Chyba? No ale dwa razy pokonaliśmy wojownika. I jakichś tam cieniasów jeszcze. A dzisiaj idziemy się bić z konkubiną, czyli z postacią, której chyba najbardziej nie lubię, bo mnie denerwuje. Dobra, to wyszło. Dobra. Tak zauważyłem, że mój odcinek brzmi w 90% dobra. No dobra. Jakbym kurde gadał z kimś przez telefon, kiedy na coś umawiał takie. Aha. Dobra. No. Aha. Tak. A, dobra. Nara. Chciała coś zmienić. Muszę sobie powymyślać jakieś historyjki albo coś. Albo nauczyć się na szybko wymyślać. Co to jest? Płyta jest aktywna, ale musimy jej użyć w odpowiednim momencie. Tu kiedyś były schody. Teraz ich nie ma. Więc będziemy musieli się trochę pomęczyć. Trochę. A w którą stronę to w ogóle? A prosto. Ja tak patrzę w prawo, w lewo, coś. Nie, po co? Musimy się wspiąć na samą górę, prawda? Wystarczy, że dotrzemy do mechanizmu, który zabierze nas na szczyt. Pójdę pierwszy. Tylko ej. Żadnego obcinania mi tyłka. Co? Te spojrzenia. Uważaj, żebym cię go nie skopała. Wariatka. Czuję, obcinasz? Wspinaj się, ośle! Co to znaczy, że ona mi tyłek obcina? Naprawdę?
No, przyszła już, kurde. Czy wybaczenie? O błogosławieństwo? Czy o coś więcej? Słuchajcie się... Skopanie obcięcie ci tyłka. Co to znaczy? Wy tylko kilka krótkich chwil. Aaaa! Już myślałem, że mi tak wyleci prosto na mnie. Gotowy? Musimy skoczyć w odpowiednim momencie. Serio? Oh, fuck me. Dobra, teraz. Idealnie. Ach, i wyżej. No, to była chyba lekka przesada. Tak ułożone, żeby to robić od razu. O, też wyszło na mnie. Ja. To też. O. Mnie rzuciło. Jaj, to od nowa. Nie moja wina, że Elika mnie nie złapała. Tak, akurat jej wina była. Że chyba na serio trzeba tak, takiego speedruna robić. No wyjdzie na mnie! Ja! Już jednak nie masz takiego speedruna. No nie wierzę na tym samym! W tym samym momencie, kurde. Jeszcze raz. Aaaa, ale to denerwuje. Ja chyba cały czas będę dusił E, jak jestem w powietrzu. W ogóle będę cały czas dusił E i spacy i powinno się udać, nie? I to jest teraz, nie? No, jest! Co jest dalej, bo nie wiem. Dobra, doszedłby. Doszedłby bez. Okej. Ciągaj. Hej. Dobra, nie rób pompek. Jeździliście tą windą z ojcem w górę i w dół? Strażnicy nas kosztują. No tak. Gdybym był królem, też bym się kazał łodzić w górę i w dół. Między innymi oczywiście. Między innymi. A! Kurde. Po co ci księżniczka? Bo skoro możesz lubię. Być królową. Nie chcę. Jesteś brzydka. O! A umiesz magię. Z tego co widzę. Jebut. Chyba w to nie wierzysz. Wróg zmienił stan. Tylko ataki. Rękawicą mogą go zakończyć. Mieszka prawie blokować. Zmieniłem ci stan. Chyba w to nie wierzysz. Chyba w to nie wierzysz. Znowu teleportacja. Dobra. O. I wejdzie to combo. Takie fajne. Jo! Fakie to ponad połowę HP zjechałem. Zrzucić jej nie zrzucę, no to nie wojowa. No chodź tu! No. Ale nie tak! Już takie ostre zabawy, kurde. No to chodź.
A, które to? Trafiłem. Nie. Sprawiasz mi ogromny zawód. Hu! Co, moja matka? Ona już tu nie wróci. Ty co, moja matka? O kurde. Nie no, wiem, to są suche żarty, ale mnie to tak bawi. Ale fajna ta wieża, kurczę. Wszyscy mają jakieś swoje wieże. Dlaczego ja nie mam swojej wieży? Tylko chcę się stąd wydostać. Znaleźć oślicę i wrócić do domu. Takie grube dywany? Glepo. Spadaj. Załadnię tu dla siebie. Serio ładnie. Na serio ładnie. Właśnie dochodzę do tego. Kurde, jakby tu przyszła królowa śniegu i zrobiła ordnung swój. No nie! Ja! Chciałem, że znowu takiego głupiego fejla zrobię. Ty ludzie zasrane. O nie. O nie. O nie! A Elika ma wywalone, przechodzi prosto przez to. Kurde. W ogóle. Wywalone. Prawidłowo. O nie. Ciekawe, jak mi się uda tak przejść, żeby żaden z nich się nie pojawił. Okej, drugi. Coraz lepiej mi to chyba idzie. Całe bieganie po tych ścianach. To... Rana marere la 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 la. Piwnica marzeń. Co? Szanko. Miałem nadzieję, że przestanie marzyć. Była piękna. Bawiłam się tu będąc. Nie są fajne. Czasem na szczycie spędzałam cały dzień.
Wtedy też byłaś taka poważna? Miałam czas tylko na sen i marzenia. Na szczycie znajduje się żyzne pole. Możemy użyć tej płyty, by dostać się na następny poziom. Dzięki mechanizmowi dotrzemy jeszcze wyżej. Okej. A tam rozklepiemy konkubinę i będzie fajnie. Witaj w mojej iglicy marzeń, miejscu pełnym przyszłości, krainie miłości. Witaj w mojej iglicy. I wiesz, co sobie możesz zrobić z igłą? Możesz sobie ją wsadzić w zupę. Ciągnij. Trzeba je umieścić w pozostałych częściach królestwa. No, nie tak jak u wojownika 3 godziny wchodzenia. No nie, no znowu. Co my tu mamy? To rzeczywistość czy sen? A tylko nie... Znajdź ją, dołączę do ciebie. Żeby znowu nie było ich 50. No, tak. No, pewnie. Złap mnie, jeśli potrafisz. Ja nie złapię. Ja nie złapię. Kobiet. Ja nie złapię? Lecę, kurde. Żartowałam. Nie, człowieczku. Żartowałam. Zaczynam brać to do siebie. Jestem. I mnie nie ma. Dobra, spadaj. Jezu, ale masz kurde problem. Piękna próba, ale znowu pudło. Jestem wolna. Uważaj! Ona wciąż ja gdzieś tu jest. O czym marzysz, człowieku? Które z twoich fantazji świadom, że wyżyć trzeba iść? Jakie pragnienia namalujesz na moich płucach? Ja Kings nie są malarki. Jestem. Fatalnym malarzem, nie. Coś taki mogę polecić jednego, ale ja nie. Złoto i bogactwo. Ja nie mogę nawet. Słodkie, delikatne pocałunki. Moc, siła. Zamknij oczy, mój książę, mój królu. Razem posmakujemy twoich marzeń. Jezu. Kobieta. Garnij się. Możesz wyjść z domu czasami. Powiedział koleś, który siedzi i nagrywa księcia Persji. Widzę twoje pragnienia. Twa duża przemierza dalekie krainy, a ciało jest uwięzione w podupadłym miejscu. Dasz mi skończyć, mówić. Mamy wiele wspólnych praw. Dasz mi skończyć, mówić. Dziękuję. Nie, no, ja wychodzę z domu przez ostatnie 3 dni. O ja. Na jej królestwo. Jej lud nie zostało nic, oprócz marzeń. Ostatnie 3 to dni to codziennie gdzieś wyszedł z domu. I nie mówię o szkole. To jest wtorek, nie? Gdzie jak to nagrywam? Żałosny sen o uratowaniu ludu, o powrocie Ormazda, o kolejnej okresie świetności dla miasta. Marzenia, marzenia, marzenia! Śpi zabija, a zbudzi się wraz z nadejściem nocy. Wow. Jeszcze żadnego faila nie zaliczyłem. Jestem hardcore. O czym marzysz, człowieczku? Zapomnij o swych snach. Urzeczywistnij swoją przyszłość. Aha, tam mam iść. Ja tak patrzę tam, gdzieś tam. Przepraszam. W pierwszym czy w drugim chyba. Zabierze nas na szczyt. Tam ja w którym. Pijany książę. No nie, co ty robisz z tym? Jeśli będę musiała ci powiedzieć, że nie mogę się ruszać, to już po nas. Czemu? Ja? Mówisz, że sami nie rozwalę? Dobra, nie użyję Elki. Chyba, że będą mi kazali. Traciliśmy właśnie drogę wyjścia. Ale dlaczego chcecie odejść? To by było niegrzeczne. Goście tak nie postępują. Gdzie ona jest? Czeka na swojego księcia. No to sobie jeszcze poczekasz. O,
co? Ło! Nie. Tyle zrąbaki. No ja to lekszy, kurde. Powiedziałem, że wygram bez Eliki, to wygram bez Eliki. Ale ja się nic nie zrobiłem nawet. Tak. Dalej, dalej! Co dalej? Że sama sobie spróbuj z nią walczyć tak, o. Gdzie no tam nie było, że... Jest prawda, bo ona zabrała. Tak za każdym razem. Serio. Rusz się, proszę! Ja się ruszę. Bez Eliki nie ma tego takiego długiego combo. Skok. O, nie. Panie Rusiu, tak to nie. Uda ci się! Trafią. No i... Weź to spróbuj coś zrobić, nie? O. Też jest krawy. Jak ja mam jej coś zrobić? No, o. Weź ją wyrzuć. Nie. Dobra, no. Odzyskuję moc! Ale, tak powiem, bez Eliki, no. Nawet się walczy. Tak. Bardziej spra... Znowu, że ona wyleciała za te... Co mi to chodzi, że ona tam wyleciała? Wyleciała to jej problem. Marzenia są martwe. Zaczyna mi być żala Rymana. Był z nią uwięziony przez 1000 lat. O Boże. Tak bym się normalnie chyba zesrał. Hej. Wojownik, głowca, alchemik, a Ryman? Tamte jakieś pojedyncze gówna? Jedna konkubina na wszystkich. Nie. Czemu to jakiś trawa idzie w powietrzu? Co to ma być? No podnieś ją. Ej, to co mówiła o martwych marzeniach. Miała rację. Marzenia o tym miejscu umarły. To znaczy, że się poddajesz? Nie. Arymana trzeba zatrzymać. Ale nie ze względu na przeszłość. Lepiej się nie poddawaj. Nie będziesz wyglądała tak, never look back. Unurzona w zepsuciu i wypływająca z siebie brednie o Arymanie.
Wyglądam pięknie, co? Oj, proszę cię. Nie spotkałem jeszcze pięknej kobiety, która by nie zdawała sobie sprawy z własnego... A pięknego. Ja nigdy nie spotkałam mężczyzny, który prawiłby bezinteresowne komplementy. Ależ ty jesteś podejrzliwa. Nie, po prostu nie jestem tak naiwna, jak myślisz. Jasne. Dobra. To co? Konkubina też dwa razy załatwiona. Myślę, że trzeba pozbierać, tak? Trzeba pozbierać te ziarna i lecieć po kolejną moc. Jakbyśmy wzięli skrzydła, to byśmy mieli konkubinę załatwioną. A jakbyśmy wzięli oddech, to byśmy mieli wojownika załatwionego. To może weźmy sobie krok. I tak po dwie walki. Żeby nie było tak monotematycznie, że wiecie teraz, znowu konkubina albo znowu wojownik. Weźmiemy sobie krok Ormazda następny. Pójdziemy na łowcę i alchemika. Będzie fajnie. No, ale to już w następnych odcinkach, także ja teraz sobie pozbieram te ziarna światła, a do was wrócę, kiedy już zbieram tyle, żeby sobie odblokować tą moc, czyli 170. Także co? O! O! No, ładnie to wygląda. Znaczy, dobra, piksele. Znaczy, to jest kwadratowe. Ale ładnie, to ty wiesz, że to, tam jakieś, nie wiem, światło w ogóle z nieba. W ogóle nocy z tej grze jest jasne. Co to za orły, kurde, to nie asasyn. Dobra. Ok. Jaki księżyc! Myślałem, że spadnie. Hej? W tej grze są cienie. W tej grze są cienie. Weź jak śmiesznie skacze. Co przeze mnie przechodzisz? Dobra. To jest Jezu, co mi już odwala. Starczy tego dobrego. Ja się z wami żegnam. Jak się podobało, wiecie co robić tam na dole. I koń się. Na razie. Yo.